Rozdział 4. Ukrzyżowany dla mnie. Oddzielenie dla Boga, oddzielenie od świata to pierwsza zasada życia chrześcijańskiego. Jan w swoim objawieniu Jezusa Chrystusa otrzymał widzenie dwóch skrajności nie do pogodzenia, dwóch światów znajdujących się pod wpływem moralnym na przeciwległych biegunach. Najpierw zabrany został w duchu na pustynię, aby obejrzeć Babilon, matkę wszetecznic i obrzydliwość ziemi. Objawienie 17:3-5. Potem przeniesiony został w tym samym duchu na wielką i wysoką górę, skąd miał oglądać Jeruzalem, oblubienicę, małżonkę baranka. Objawienie 21:9-10. Kontrast jest wyraźny i trudniej byłoby bardziej jasno go przedstawić. Bez względu, czy się jest Mojżeszem, czy Balaamem, by mieć spojrzenie Boże, trzeba być wyniesionym jak Jan na szczyt góry. Wielu nie jest w stanie widzieć odwiecznego Bożego planu lub, jeśli widzi go, rozumie go tylko jako suchą doktrynę, ponieważ zadowoleni są z pozostawania na nizinach. Zrozumienie bowiem nigdy nas nie poruszy. Jedynie objawienie jest w stanie tego dokonać. Z pustyni można zobaczyć coś z Babilonu, aby jednak zobaczyć Boże Nowe Jeruzalem, potrzebne jest objawienie duchowe. Zobaczymy go zaraz, a już nigdy nie będziemy tacy jak dawniej. Dlatego jako chrześcijanie poznajemy wszystko dzięki otwartym oczom. Aby jednak tego doświadczyć, musimy być gotowi do opuszczenia zwykłych poziomów i do wspinaczki. Przetecznica Babilon jest zawsze wielkim miastem. Objawienie 16:19 i inne. Przy czym akcent kładziony jest na jego osiągnięcia i wielkość. Oblubienica Jeruzalem jest natomiast przez kontrast świętym miastem. 21:2-10. Z akcentowaniem odpowiednio na jego oddzieleniu dla Boga. Ono jest od Boga i przygotowane jest dla męża swego. Z tej przyczyny posiada ono chwałę Bożą. Wiersz 11. To jest sprawa doświadczenia nas wszystkich. Świętość w nas stanowi to, co pochodzi od Boga i co jest całkowicie oddzielone dla Chrystusa. Obowiązuje tu zasada, że tylko to, co wywodzi się z nieba, powróci tam. Nie ma bowiem nic innego, co by było święte. Opuśćmy tę zasadę świętości, a natychmiast znajdziemy się w Babilonie. Wynika stąd fakt, że pierwszą rzeczą, o której Jan wspomina przy opisie tego miasta, jest jego mur. Istnieją tam bramy zapewniające wchodzenie Boga, lecz mur ma pierwszeństwo. Dlatego też powtarzam, oddzielenie jest pierwszą zasadą życia chrześcijańskiego. Jeżeli Bóg pragnie mieć to swoje miasto z jego wymiarami i chwałą w przyszłości, musimy teraz wznosić ten mur w sercach ludzkich. Oznacza to, że musimy strzec jak kosztowności wszystkiego, co pochodzi od Boga, a unikać i odrzucać wszystko, co pochodzi z Babilonu. Ja nie myślę przez to o podziałach między chrześcijanami. Nie ośmielamy się wykluczać naszych braci, chociaż nie możemy uczestniczyć w niektórych rzeczach, które oni robią. Nie, my musimy miłować i przyjmować naszych przyjaciół chrześcijan, lecz być przy tym bezkompromisowymi w naszym oddzieleniu zasady od tego świata. Nehemiaszowi w swoim czasie udało się odbudować mury Jeruzalemu, lecz tylko w obliczu mocnych sprzeciwów. Szatan bowiem nienawidzi ludzi odróżniających się. Tych, którzy oddzielają się dla Boga, nie może ścierpieć. Dlatego Nehemiasz i jego towarzysze uzbroili się i tak przygotowani kładli kamień na kamieniu. To jest koszt świętości, jaki musimy być gotowi ponieść. Budować bowiem z pewnością musimy. Eden był ogrodem bez sztucznego muru dla ochrony od nieprzyjaciół i dlatego szatan miał tam dostęp. Bóg postanowił, aby Adam i Ewa strzegli go. 1 Mojżeszowa 2:15, stanowiąc przez to osobiście moralną barierę dla szatana. Dzisiaj przez Chrystusa Bóg zaplanował w sercach odkupionych przez siebie ludzi Eden, do którego, a jest to wspaniałą rzeczywistością, szatan nie będzie miał żadnego moralnego dostępu i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Objawienie 21:27. Większość z nas zgodzi się, że apostoł Paweł otrzymał szczególne objawienie Kościoła Bożego.
W podobny sposób odczuwamy, że Janowi darował Bóg szczególne zrozumienie natury świata. Kosmos jest właściwie charakterystycznym wyrazem dla Jana. Inne Ewangelie używają tego wyrazu tylko 15 razy, Mateusz 9, a Łukasz i Marek po 3 razy. Paweł zaś użył go 47 razy w 8 listach. Tymczasem Jan użył go 105 razy, w tym 78 razy w Ewangelii, 24 razy w listach i 3 razy w objawieniu. W swoim pierwszym liście Jan pisze: wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. 1 Jana 2,16. W słowach tych, które tak wyraźnie odzwierciedlają kuszenie Ewy, 1 Mojżeszowa 3,6, definiuje Jan rzeczy tego świata, wszystko, co można zaliczyć do pożądliwości i prymitywnych zachcianek, wszystko, co podnieca zachłanne ambicje i wszystko, co wzbudza w nas pychę i urok życia. Wszystko to jest częścią systemu szatana. Chyba nie jest konieczne dłuższe zatrzymywanie się nad pierwszą z dwóch wymienionych, lecz spójrzmy na trzecią. Wszystko, co wywołuje w nas dumę, jest ze świata. Popularność, zamożność, osiągnięcia są rzeczami, które oklaskuje świat. Ludzie słusznie doznają satysfakcji z sukcesów, lecz Jan wszystko to, co wywołuje tę świadomość sukcesów, zalicza do rzeczy z tego świata. Dlatego każdy sukces, jaki przeżywamy, ja wcale nie sugeruję, że powinniśmy mieć niepowodzenia, wymaga od nas natychmiastowego, pokornego wyznania jego właściwej mu grzeszności. Ponieważ kiedykolwiek odnosimy sukces, dotykamy w pewnym stopniu systemu światowego. Kiedykolwiek odczuwamy satysfakcję z jakiegoś osiągnięcia, powinniśmy wiedzieć, że zetknęliśmy się ze światem. Powinniśmy także wiedzieć, że weszliśmy przez to pod sąd Boży. Gdyż dopiero co zgodziliśmy się, że cały świat znajduje się pod sądem. Otóż spróbujmy zrozumieć tę sprawę. Ci, którzy zdają sobie z tego sprawę i wyznają swój brak, są dzięki temu bezpieczni. Kłopot polega jednak na tym, ilu z nas ma tę świadomość. Nawet ci z nas, którzy żyją wewnątrz ścian swego prywatnego domu, są również podatni, by paść ofiarą pychy, jak ci, którzy odnoszą wielkie sukcesy publiczne. Kobieta w skromnej kuchni może zetknąć się ze światem i samozadowoleniem, nawet przy sporządzaniu posiłku dla gości. Każda chwała, która nie jest chwałą dla Boga, jest próżną chlubą. Jest zdumiewające, jak marne sukcesy są w stanie wywołać próżną chlubę. Gdziekolwiek spotykamy się z pychą, spotykamy się ze światem i natychmiast powstaje przeciek w naszej społeczności z Bogiem. Aby Bóg otworzył nam oczy, abyśmy mogli widzieć wyraźnie, czym jest świat. Nie tylko rzeczy złe, ale także wszystkie te rzeczy, które w tak delikatny sposób odprowadzają nas od Boga, są elementami tego systemu, który jest antagonistyczny względem Niego. Satysfakcja z osiągnięć, z jakiejś dobrej, pożytecznej pracy ma moc natychmiast wejść między nas i Boga. Jeśli bowiem to, co budzi się w nas, jest pychą życia, a nie chwałą dla Boga, możemy być pewni, że dotknęliśmy świata. Zachodzi więc konieczność nieustannej czujności i modlitwy, o ile chcemy, by nasza społeczność z Bogiem pozostawała niezakłócona. Jaka wobec tego jest droga ucieczki z tej pułapki? Pozwólcie najpierw mi podkreślić z naciskiem, że nie znajdziemy jej uciekając. Wielu myśli, że unikniemy świata, próbując się odseparować od rzeczy tego świata. To jest głupstwem. Jak moglibyśmy uniknąć systemu światowego w sposób, który jest niczym więcej jak tylko sposobem świeckim? Pozwólcie mi przypomnieć słowa Jezusa z Mateusza 11, 18, 19. Przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel grzeszników i celników. Niektórzy sądzą, że Jan Chrzciciel daje nam tutaj receptę na to, jak uniknąć świata, lecz nie jeść i nie pić to nie jest chrześcijaństwo. Chrystus przyszedł jedząc i pijąc i to jest chrześcijaństwo. Apostoł Paweł mówi o żywiołach świata, które określa jako: nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Kolosan 2, 20, 21. Dlatego wstrzymywanie jest tylko świeckie.
Więc jaka jest nadzieja na uniknięcie świata przy pomocy żywiołów? Świata. A jednak jakże wielu chrześcijan porzuca różne rodzaje światowych uciech w nadziei, że przez to wyzwolą się od świata. Możesz zbudować sobie szałas gdzieś na pustkowiu w nadziei, że ujdziesz przed światem, żyjąc tam jak pustelnik, ale świat dotrze za tobą i tam. Będzie iść twoimi śladami bez względu na to, gdzie będziesz próbował się ukryć, znajdzie cię. Nasze wyzwolenie od świata rozpoczyna się nie od naszego wyrzeczenia tego czy owego, lecz od naszego zobaczenia, jakby oczami Bożymi, że jest to świat znajdujący się pod wyrokiem śmierci. Widzieliśmy to w obrazie, którym rozpoczęliśmy ten rozdział. Upadł wielki Babilon. Objawienie 18:2. Otóż wyrok śmierci nigdy nie jest wydany na umarłego, lecz zawsze na żywego. I w pewnym sensie świat jest dzisiaj żywą siłą, nieustępliwie tropiącą i wyszukującą swoich poddanych. Chociaż jednak po ogłoszeniu wyroku śmierć pozostaje jeszcze sprawą przyszłości, niemniej jest ona pewna. Osoba skazana na śmierć nie ma przyszłości poza obrębem celi więziennej. Podobnie świat, będąc skazany, nie ma przyszłości. System światowy nie został jeszcze zwinięty, jak mówimy, i zakończony przez Boga, lecz jego zwinięcie jest sprawą przesądzoną. Cały nasz stosunek do świata zależy od tego, czy to widzimy. Niektórzy szukają wyzwolenia od świata w ascetyzmie i tak jak Jan Chrzciciel nie jedzą i nie piją, ale dzisiaj to jest buddyzm, nie chrześcijaństwo. Jako chrześcijanie jemy i pijemy, lecz robimy to świadomi faktu, że jedzenie i picie należy do tego świata i jest razem z nim pod wyrokiem śmierci, tak aby rzeczy te nie miały nad nim władzy. Przypuśćmy, że władze miejskie Szanghaju wydały decyzję, że szkoła, w której pracujesz, zostanie zamknięta. Dowiedziawszy się o tym, stwierdzasz, że nie ma dla ciebie w tej szkole przyszłości. Pracujesz tam jeszcze przez pewien czas, lecz nie podejmujesz tam niczego na przyszłość. Twój stosunek do tej szkoły zmienił się w momencie, kiedy usłyszałeś, że zostanie zamknięta. Albo używając innej ilustracji, załóżmy, że rząd postanowił zamknąć pewien bank. Czy pośpieszysz z wkładem dużej sumy na rachunek w tym banku, aby uchronić go przed upadkiem? Nie. Jak tylko dowiesz się, że nie ma on przyszłości, nie wpłacisz już tam ani grosza. Niczego tam nie wkładasz, gdyż niczego tam się już nie spodziewasz. O świecie zaś możemy słusznie powiedzieć, że zapadła decyzja o jego zamknięciu. Babilon upadł. Kiedy jego wojownicy walczyli z barankiem i gdy on przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył ich, będąc królem królów i panem panów. Objawienie 17:14. Dla Babilonu nie ma przyszłości. Objawienie Krzyża Chrystusa zawiera w sobie odkrycie przez nas tego faktu, że dzięki ofierze wszystko, co należy do świata, skazane jest na śmierć. My żyjemy jeszcze w świecie i korzystamy z rzeczy świata, nie możemy jednak podejmować niczego tu dotyczącego przyszłości, ponieważ krzyż zburzył naszą wiarę dotyczącą przyszłości świata. Krzyż naszego Pana Jezusa, możemy to stwierdzić z pewnością, rozwiał nasze widoki na cokolwiek na tym świecie. Nie ma tu nic, dlaczego warto by żyć. Naprawdę nie ma drogi ratunku od świata, której początkiem nie byłoby objawienie. Jeśli będziemy próbowali wyzwolenia od świata przez ucieczkę, przekonamy się tylko, jak bardzo go kochamy, jak bardzo on nas kocha. Możemy uciec w miejsce, gdzie będziemy chcieli być od Niego wolni, ale On nas na pewno wytropi. Utracimy natomiast nieuchronnie wszelkie zainteresowania światem i utraci On swój wpływ na nas. Jak tylko zaświta nam, że świat skazany jest na zagładę. Zobaczyć to znaczy zostać automatycznie oderwanym od całej gospodarki szatana. Pod koniec swojego listu do Galatów Paweł stwierdza to bardzo wyraźnie. Niech Bóg mnie zachowa, abym miał chlubić się z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez który dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Galacjan 6:14. Czy zauważyliście coś uderzającego w tym wierszu? W stosunku do świata mówi on o tych dwóch aspektach dzieła dokonanego na krzyżu, o czym wspominaliśmy już w poprzednim rozdziale. Jestem ukrzyżowany dla świata.
To stwierdzenie, które łatwo nam zrozumieć w kategorii ukrzyżowania z Chrystusem, określonego w takich tekstach jak Rzymian 6 rozdział. Ale tutaj jest jeszcze w szczególności powiedziane, że świat jest ukrzyżowany dla mnie. Kiedy Bóg zbliża się do ciebie i do mnie z objawieniem dokonanego dzieła Chrystusa, pokazuje nam nie tylko nas samych na krzyżu, pokazuje nam także, że znajduje się tam również nasz świat. Jeśli ty i ja nie możemy uniknąć wyroku krzyża, również i świat nie może uniknąć tego wyroku. Czy ja rzeczywiście to zobaczyłem? To jest pytanie. Jeśli to widzę, to nie próbuję odrzucać świat, który kocham, lecz widzę, że krzyż już go odrzucił. Ja nie usiłuję wyrwać się ze świata, który do mnie lgnie, lecz widzę, że przez krzyż zostałem z niego wyrwany. Jak wiele innych rzeczy w świecie chrześcijańskim, taki sposób wyzwolenia od świata jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ jest sprzeczne ze wszystkimi naturalnymi koncepcjami ludzkimi. Człowiek próbuje rozwiązać problem świata przez fizyczne usunięcie się z niego, co uważa za strefę niebezpieczną. Fizyczne oddzielenie się nie oznacza jednak oddzielenia duchowego i przeciwnie. Fizyczna styczność ze światem niekoniecznie musi być związana z duchowym pojmaniem przez świat. Duchowe przywiązanie do świata jest owocem ślepoty duchowej, podczas gdy wyzwolenie jest skutkiem przejrzenia. Jakkolwiek bliski byłby nasz zewnętrzny kontakt ze światem, jesteśmy wyzwoleni spod jego wpływu, o ile rzeczywiście widzimy jego istotę. Charakter świata jest w swej istocie szatański, nieprzyjazny w stosunku do Boga. Zobaczenie tego jest znalezieniem wyzwolenia. Pozwól, że zapytam, jaki jest twój zawód? Jesteś kupcem, lekarzem? Nie porzucaj tych zawodów. Po prostu napisz sobie, handel jest skazany na śmierć. Napisz, medycyna jest skazana na śmierć. Jeśli zrobisz to szczerze, twoje życie będzie odtąd zmienione. Wśród świata, będącego pod wyrokiem sądowym, z powodu jego nieprzyjaźni względem Boga, będziesz znał życie wypełnione miłością do Boga i bojaźnią Bożą.